A to trochę nie jest tak z Hadesem, że wy się moglibyście swobodnie, nie mówiąc nic nikomu, zamienić tekstami? I on by się w twoich odnalazł. Może tak, może trochę tak jest. Zwróciłeś na to uwagę? Szczególnie ten ostatni singiel, Tylko ty, który wypuścił, jest podobny. Bo tam jest taki sposób takiego osobistego obserwowania, ale tak trochę... Trochę mamy. Ja też nie chcę jakby wchodzić, bo nie przestudiowałem całej jego dyskografii i tam hi-fi bandy i innych rzeczy. Natomiast po tym, co usłyszałem na kawałku ze mną, po jakimś tam tym singlu, po dwóch innych kawałkach, no na pewno mamy trochę może podobne patrzenie. Nie mogę się też jak najbardziej porównywać do niego, bo nie, on jest raperem, który po prostu jakby od strony lirycznej przewyższa mnie i jestem tego świadomy. No ale można powiedzieć, że ja sobie zaczynam. No, rok temu ostatnio się dziwiliśmy, że dla nas to tyle czasu, bo dla nas przez ten rok tyle się stało. Aha. Że dla nas to jakby dwa lata były, a to dopiero będzie pierwszy singiel. Jakby podwójne tempo chyba rok temu wyszło jakoś w podobnym okresie. Mhm. Grudzień coś takiego i dla mnie to naprawdę był wielki szok, jak ja zobaczyłem, że po prostu po roku czasu zupełnie inne problemy są, inne jakby pomysły w głowie i inne możliwości. A w ZAIKS-ie już byłeś? Zgłosiłem się, na szczęście teraz udało mi się zrobić tak, że teraz online da się to robić. No, bo tam pani, nie wiem, tam powiem przykładowo pani Hela z sekretariatu, ja z dziekanatu. No, jak tam zadzwoniłem parę razy, no to musiała mi trochę potłumaczyć, a to też nie było tak do końca, gdyby nie znajomi i jakby ludzie, którzy już to zrobili. No to ten przepływ informacji jednak, no ten ZAIKS nie jest jeszcze taki do końca... A już, już naciskałeś baton wypłać? Nie, jeszcze nie, niestety nie wiem, czy to kwartalnie, czy jak, ale jeszcze się nie, jakby tym nie interesowałem, spokojnie, na razie pracuję, coś tam sobie... Świnka z karbonka obrasta w tłuszcz. Coś tam sobie pomału, niech to rośnie, ja też jakby, bo już mi parę osób też mówiło, że słuchaj, ty tam będziesz miał to, bo młoda krew, bo ten. Ja mówię spokojnie, będzie, to będzie. Ja nie chcę jakby uzależniać wstawania rano i myślenia, że czy w ZAIKS-ie mam 1000 złotych, czy tam jest 200 tylko. Tylko jakby to będzie dodatek, fajny dodatek, bo to jest jakby też praca, i która też się zwraca i też fajnie, że po prostu takie coś funkcjonuje. No, ale też się nie napalam, nie nastawiam, no, jakby zależy mi na tym, żeby spotykać się z ludźmi, czyli grać koncerty, żeby z nimi po prostu obcować, bo przede wszystkim odnośnie mnie jest też taki temat, który wiadomo, 5 lat temu jeszcze ludzie nie akceptowali autotuna. No. W tym momencie praktycznie no, każdy śpiewany refren, nawet u raperów, jest sterowany. Ludzie nie mają świadomości tego jeszcze, bo nie są w procesie tym twórczym i moim zdaniem i dobrze, bo nie każdy powinien wiedzieć wszystko na każdy temat. Natomiast to się rozwija. Teraz już ludzie tak nie przywiązują uwagi do tego, że jest autotune, tylko po prostu teraz się zastanawiają, czy jestem w stanie tak samo na koncercie zaśpiewać. No oczywiście nie włączę sobie autotuna na koncercie, chociaż są takie... Da się i zastanawiałem się nad takim... Znaczy to bardziej chciałbym traktować jako urozmaicenie seta, bo żeby nie było to nudne, zrobić, zaśpiewać parę kawałków, żeby ludziom udowodnić, czy po prostu pokazać, ale dla mnie to jest też zabawa i fajnie by było właśnie mieć coś takiego, żeby po prostu pewnie sobie na koncercie... Ty, ale tak na serio, podoba ci się autotune? Jakby... Bo ja ci powiem, ja szczerze mogę? Bo ja na przykład nie jestem fanem tego rozwiązania. Aha. Ba, nawet byłbym za na przykład, żeby to było karane, a nie na przykład palenie marihuany. Znaczy to jest... To jest jak najbardziej, no bo ludzie też różnie to postrzegają. Właśnie to jest, tak jak mówię, parę lat temu mówi, że ktoś nie potrafi śpiewać. Teraz oczywiście też i Tede, jak zaczął na tym jakby to robić, ludzie idą za tym, co jakby, no patrząc na Tedego, on może sobie to zrobić i ludzie jakby to będą akceptowali i dzięki niemu właśnie ludzie zaczynają to akceptować coraz bardziej. Ja jakby nie wiem, na początku, pamiętam x lat temu też byłem wrogiem tego. Mhm. Tak, co się stało tak, że zmieniłeś zdanie? Estetyka jakaś tego? Jakoś może chęć jakby,
nie tylko jakby śpiewania. Oczywiście zaczynając od tego, że dużo w swoim życiu oprócz rapu, R&B, przede wszystkim słuchałem dancehallu i reggae. Mhm. Reggae mniej, ale dancehall. No a znając jamańskie tworzenie muzyki dancehall, no jest to mocno autotunowe, więc ja będąc jeszcze małolatem, bo mogę powiedzieć, tak teraz już jestem trochę starszy, ale parę lat temu jakby zaciekawiło mnie to, że coś takiego jest i zaczynając od dancehallu, robienia jakby dancehallu pierwszej swojej jakby płytki, epki, był to dancehall, no i tam jakby zacząłem się z tym bawić. Potem jakoś to wyszło tak, że no, ja lubię sobie wejść do studia, mieć ustawiony delay, mieć ustawiony już reverb, wyekwalizować sobie delikatnie ten wokal. Oczywiście robię to sobie swoimi jakimiś... Trochę podchodzisz do swojego wokalu jak do instrumentu. W sensie lubię go mieć jakby... W sensie, że się go produkuje też. Trochę tak, natomiast ja miałbym jakąś obawę, bo mam tego świadomość, że trzeba jakby ludziom udowadniać, że się potrafi i że można to robić i można robić z autotunem i można potem sobie to normalnie wyśpiewać, ale po prostu no jakby no nie wiem, no po prostu lubię jakby mieć to włączone, ale z tyłu głowy mam tą świadomość, że trzeba będzie ludziom dać coś, co oni powiedzą, a no dobra, zrobił bez i się obronił. I jakby takie plany... I to działa. I tak, to na pewno to działa. To jest oczywiste, jak ludzie zobaczą, ci, którzy nie wierzyli, bo jest oczywiście pod te komentarze gdzieś tam widnieją i ludzie się zastanawiają. Ci, co poszli na koncert, też są oczywiście niektóre odpowiedzi, że ludzie piszą, że no trzeba się przejść na koncert i wtedy się zobaczy, co człowiek może potrafi. Z premedytacją taka strategia jest, że koncerty też... będą tak bardzo inne, że jak gdyby, sorry stary, ale musisz dwa razy jak gdyby doświadczyć tego. Czyli raz musisz sobie kupić płytę i ją posłuchać, a drugi raz przyjść na koncert. To teraz zobacz, jak to wygląda bez AT i będziesz widział jak... Znaczy no na pewno to jest fajne, że po prostu no, na tych koncertach jakby ludzie często podchodzą z białej piątki, mówią kurde, fajnie, wiesz. O, nie ma tego, ludzie jakby źli ludzie, jakby niemili i ci, co hejtują, są najczęściej w internecie. No tak. No na koncercie... Na koncercie dla nich środowisko. Tak, najczęściej na koncercie, po prostu po koncercie, bo ja też się spotykam z tym, że przed koncertem dalej, nie wiem, czy tak mają inni, no nie wszyscy, ja nie jestem jeszcze tak jakby rozpoznawalny itp., ale czasami jest tak, że przed koncertem jestem człowiekiem anonimowym zupełnie. Że wchodzę, mogę z nimi sobie gdzieś chodzić i dopiero po koncercie jakby spotykam tych samych ludzi, te same twarze i oni mówią, kurde, sztos, no naprawdę miazga, czy naprawdę fajny koncert, czy gadają o kawałkach, czy cokolwiek. I to jest właśnie w tym fajne, że właśnie może przez tego autotuna tak może faktycznie robię to nieświadomie, ale specjalnie. Już może też się za bardzo w tym tak zakleszczyłem. Że po prostu takie mam myślenie, że zrobię to tak, a na koncercie będę starał się bronić i będę starał się udowadniać to ludziom, że da się zaśpiewać to, że nie mam jakby z tym problemu. No, oczywiście no, nie da się zrobić tak, nie jestem ani jakby człowiekiem, który śpiewa i był w szkole muzycznej, czy uczył się śpiewania. I nie wszystko jakby za każdym razem na 100 razy wejdzie mi na przykład coś 98, no ale dwa razy wypadnę gdzieś z tego dźwięku. No i to, ale to też jest fajne, bo to pokazuje, to uczy jakby mnie i tego, co mam poprawiać, tego, że trzeba robić próby przed koncertami, tego, że swój koncert przed właśnie jakimś danym koncertem ja w mieszkaniu u siebie zagram 40 razy, czy zagram 15 razy, żeby być przygotowanym, no. A wychodzę tam i jestem gotowy. No. Nie to tak... Wracając do tego, że możesz sobie przed koncertem pochodzić trochę anonimowo wśród ludzi, to wspomnisz moje słowa, ale jeszcze zatęsknisz za tym. To jest jednak pewien luksus, mój drogi. No, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, już że... będąc takim, wiesz, Jackiem, Rychem, kimkolwiek, tak, nie, no, to już, nie, sorry, ale masz przejebane. Tak, mówię jak najbardziej o sobie i wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że no idzie za tym to większe wyświetlenie, większa rozpoznawalność, za tym też idzie to, że, no, że trzeba być, trzeba sobie wypracować jakby cierpliwość mega do ludzi,
Bo po prostu no, wszyscy chcą z tobą pogadać, każdy chce z tobą zbić piątkę. Ja też czasami tak bywało, że no już musiałem powiedzieć, że sorry, słuchajcie, ja muszę już iść, bo mam pociąg, bo muszę jechać, bo po prostu, bo chcę. Tak samo jak gdzieś VNM gdzieś ostatnio nawinął, czy chyba nawinął w kawałku, że potrzebuję po tym koncercie tych 15 minut, przynajmniej dla siebie, żeby po prostu odsapnąć, żeby nawet zmienić tą koszulkę, czy żeby się otrzeć ręcznikiem, napić się, spalić nawet tego papierosa, tego jointa przysłowiowego. I potem po prostu wraca, wychodzi do ludzi i jest z nimi. I to jakby to jest część jakby tego biznesu, tej zabawy, w którą się bawimy, czy pracujemy, bo nie przybywając, nie rozmawiając z ludźmi, oni zaczną się jakby odwracać, zmieniać zdanie o tobie, a ludzie nie znają cię z tekstów. To są jakby wiadomo, opowiada się swoje życie w tym, przekazuje się swoje uczucia, emocje. Natomiast no, w zwykłej rozmowie wychodzi, czy po dwóch minutach, czy jest ktoś sztywniakiem, czy jest bardziej tak, czy można z nim pogadać po prostu. No.